Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Mark Drake. Zakończyliśmy sobie ostatnio przygodę w Obcym na tym, że Obcy zjadł doktora Kulmana i również i nas. No więc taka to była przygoda. Zaczniemy sobie jeszcze raz, ja tu szybciutko tą sekwencję przejdę, rozmowę z doktorem Kulmanem i zaczniemy sobie już, myślę, od tego momentu, jak Obcy zjada Kulmana. Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now, the passcode. 1702, okay? Now let's get down to the dispensary. Of course, of course. A promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. Dobrze, teraz tak, przejdę sobie od razu tutaj w to miejsce. Jest doktor Kulman. There. I'll collect my things and we can leave. Zastanawiam się teraz, gdzie ja mogę uciekać po tej konfrontacji. Dobra, ja myślę, że tu nie ma co czekać. Tylko od razu zabrać się za. Damn you, Coleman! You knew that thing was here. Kulmana już nie ma. Kurczę, gdzie są te windy, nie? Teraz czekajcie, zobaczymy, zobaczymy sobie na mapkę, czy jeszcze będę mógł ewentualnie zdążyć zobaczyć. Zjedź windą, a czyli musimy przejść tędy jednak. Dobra. No nic, zaryzykuję. Bo ja wiem, że tutaj Obcy wyskoczy w tym miejscu. Przebiegniemy to. Okej. Okay. Myślę, że to jest to. Jest. Udało się. O, no, szybciutko. Udało się. Jedziemy do ośrodka San Escobar. Pomocni należą do klasy zwykłych androidów, ale to nie znaczy, że są niegroźni. Pomocni, czyli jeszcze jakaś inna klasa androidów będzie na to wygląda. Dobrze. Cel zaktualizowany, znajdź apteczkę. No ale to tak czy siak, a już słyszę, że gdzieś tutaj tupta nam Obcy. Dobra, od razu zapis, jak jest taka możliwość. Jak najbardziej tak. No, chodzi nam dosłownie nad głowami, bo tak widzi to. Tak to widzi właśnie nasz detektor ruchu. Centralnie nad głową praktycznie nam chodzi. Gdzieś zaraz znajdzie jakieś przejście. I wskoczy na nasz poziom. A, czyli tutaj właściwie wszystko mamy osiągnięte limity. Dobra, zerkniemy sobie teraz tak, apteczki nie możemy wykonać, tego również, granat hukowy możemy, ale mamy jeszcze dwa, więc ja myślę, że nie ma sensu. Drzwi zamknięte, sprawdzimy sobie, czy nie ma gdzieś tutaj naszego przyjaciela. Pałka ogłuszająca, proszę bardzo. O, nieźle. Super urządzenie, będzie można zdobyć tę pałkę. Wybierz z menu kołowego. Dobra, poczekajcie, zaraz sobie to wybierzemy. Mamy taką pałkę i co? Ta pałka, można nią prać i pewnie jakiś... O, otworzyły się drzwi nawet. To przez to, że
że się to pałkę wyjęło. Dobrze, to w takim razie szybciutko sprawdzimy sobie. Ciekawy jestem, jak działa. Chciałbym już użyć tą pałkę na kimś. Dobra. Tylko można tutaj się zalogować do komputera. W miarę bezpiecznie jesteśmy na chwilę obecną. Ok, możemy podejść do komputera, zalogować się i zobaczymy, jest tutaj detonator. Frank, wysyłam ciało do kostnicy. Kobieta o wiek około 40 lat. Rana klatki piersiowej. Zajmę się nią. Możesz wyjść dzisiaj wcześniej, Lingard. Kurczę, ja jestem, zastanawiam się, skąd się tutaj ten obcy wziął na tej stacji, prawda? Bo przecież Ellen Ripley w końcówce filmu pierwszej części o obcym, no, wysadziła to stworzenie w kosmos i tam nie było czegoś takiego, że miała w sobie w kapsule i ciekawy jestem, skąd tutaj, pewnie się dowiemy prędzej czy później. Frank, rozumiem twoje obawy związane z zamknięciem San Escobar, ale zapewniam cię, że ewakuacja jest niezbędna i że jest to tylko tymczasowa niedogodność. Ja na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjentów, a tobie odnoszę wrażenie chyba bardziej zależy na zmarłych. Jeśli tak bardzo martwisz się wahaniami napięcia, temperaturą w kostnicy i stanem, w jakim znajdują się zwłoki, to po prostu zmień ustawienia systemu chłodzenia. Tylko zabieraj się stamtąd jak najszybciej, Lingard. Ciekawe, czy to jest jakaś informacja, którą musimy ustawić. Nie wylogowuj się. Dźwięk. Nie. System chłodzący jest. Nie znaleziono cylindra wodorowego U6. Czyli musimy znaleźć jakiś węzeł. Ja jeszcze raz się na szybciutko zaloguję. Dobra. Nie możemy nic zrobić. Choć coś tu się nam schładza. Dobra, ja tutaj szybciutko tylko przejdę jeszcze, bo widzę, że jest możliwość zabrania czegoś. Zobaczymy, co jest tutaj. Dobra, sprawdzimy sobie. Najważniejsza jest dla nas apteczka. O, i można ją wykonać. Super. Pięknie. Co to może być? Co to jest? Użyj chłodziwa. Okej. A tutaj pewnie będziemy musieli odnaleźć to chłodziwo, żeby tutaj w to miejsce je wtrynić. Dobrze. Przepraszam, na chwileczkę sobie zrobię krótką przerwę. Momencik. I już jestem. Dobrze. I teraz tak. Użyj chłodziwa. Możemy sobie zadokować tą butlę. Jest zadokowana. Zobaczymy, czy coś się stanie przy załadowaniu drugiej butli. Tak. Coś zdecydowanie się dzieje. Dobra. Wygląda na to, że musimy znaleźć jeszcze właśnie jeden ten... O, gdzieś słyszę właśnie androida. Ja mam nadzieję, że pałeczką go może ogłuszającą. No, zdecydowanie już będzie ta walka lepiej wyglądała, prawda? Aniżeli motokluczem. Dobrze, zerkniemy sobie. To jest zdecydowanie obcy, bo słyszę, jak on chodzi po górze. Dobrze, zerkniemy sobie na mapę. Taylor jest ciężko ranna. Znajdź apteczkę. Tutaj musimy gdzieś tą apteczkę znaleźć. W tym okręgu całym. Do oddziału opieki podstawowej. Dobrze, wyeksplorujemy sobie całą tutaj. No, on tutaj chodzi tą górą. Nie może do mnie za bardzo zejść. Na nie, dobra. Lodowy.
masa ciał. Słychać było, jak chodzę po worku. O kurczę. Ależ ten tam u góry chodzi i się próbuje do mnie dostać. Dobrze. Mamy chłodziwo. Zobaczcie, no mamy chłodziwo. Możesz. A bomba. No niestety nie udało się. Zobaczył mnie zza szyby i patrzcie, wiedział, gdzie biegnąć do mnie. Gdzieś się przedostał z tej góry na sam dół. Dobra. Jesteśmy. Dobrze, jesteśmy w tym miejscu. To będziemy musieli sobie spróbować się schować, no bo jakże inaczej. Sekundkę, już zaraz zobaczę. Rozejrzę się dokładnie. Będzie tu polował na mnie bydlak. Dobra, wyciągamy pałkę ogłuszającą. No nie, pałka to nawet nie ma szans, żeby powalczyć z owcą. To jest niemożliwe, prawda? Dobrze, teraz tak, drzwi nam się otworzą ładnie. Dobra, ja sobie tą pałeczkę wybiorę już i od razu do... Aha, apteczki nie mogę zaraz, teraz tak, załączymy. Jeszcze nie ma takiej możliwości załączenia tych chłodziw, dlatego też szybciutko przejdę do użytkowego. Ok. Powinno teraz to zadziałać. Teraz pytanie, gdzie schować się? Otwieraj się. Gdzie schować się, jak przyjdzie obcy? Bo wiemy, że przyjdzie, prawda? Dobra. Jeszcze sekundka. Zanim wezmę chłodziwo, rozejrzę się, czy gdzieś mogę skoczyć do lodówki. No niestety nie mogę, więc tak. Szybko zabierzemy sobie tak. A ja się już szybko schowam, bo być może zaraz przyjdzie nasz przyjaciel. Tak, gdzieś tutaj jest, tylko teraz nie wiem, czy jest na górze jeszcze, czy już na dole. Poczekajmy chwilkę. Dobra, wejdziemy sobie w menu i zobaczymy teraz tak, zbadaj ośrodek, to jest kontrola środowiska, znajdź apteczkę, dobra. No wiem, że to bydle gdzieś tutaj jest. Dobra, ja sobie tak zaloguję się jeszcze raz szybciutko do systemu, żeby mnie tylko gdzieś nie chycił faktycznie za włosy z tyłu ten bydla. Aktywować chłodziwo i przywrócić do optymalnej temperatury operacyjnej. Tak, ale nie da się tego jakoś tutaj zaktywować. Dobra, no myślę, że to już jest tutaj uruchomione, nie musimy nic zrobić więcej. No i co, gdzie jest?
tutaj już nic nie zrobię. Słuchajcie, nie ma go, zniknął gdzieś. Na pewno dostęp do modyfikacji instalacji przywrócimy, myślę, zasilanie. Już sekundka. Dostęp do przewodów działa. Oczyszczanie powietrza, dostęp do przewodów. Dobra. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Szybciutko podejdę sobie do miejsca zapisu. Dobra, i teraz no jest tak, tak słyszę już jego tuptanie, jakby faktycznie gdzieś się już blisko mnie był. Poszukaj informacji w biurze Lingard. Okej, okay. Tu jest biuro Lingard. Ja jeszcze sobie tylko tak szybciutko tutaj zerknę. No wiem, że zaryzykuję, ale przejdę i zobaczę, czy dziś się... Aha, dobra. Teraz pytanie, czy tutaj nie będzie obcego w tym miejscu. Sprawdźmy, bo on chodzi tymi kanałami właśnie. Dobra, przejdziemy jeszcze wyżej. Zużyjemy sobie baterię, bo przecież tej baterii naprawdę mamy dość dużo. Sprawdzę tylko, czy no gdzieś jest. Szaleje mi tutaj detektor, ponieważ jesteśmy w szybie. Dobra, latarka jest do wyłączenia. Słychać. Dobrze, cel przed nami. Wychodzimy. Gdzieś chodzi górą, bo go słyszę cały czas. Dobra. No, starcie z nim to jest już po prostu... no pewna śmierć, tu już nie ma co. Super, akurat to się bardzo przyda. Przejdziemy tu na prosto, zobaczymy sobie teraz. Poszukaj informacji, kambuz dla personelu. No nic, musimy to wszystko przejść. Dobra, możemy racę wziąć jedną, ok. Na pewno zdecydowanie potrzebuje coś, co odstraszy przynajmniej go na chwilę choćby, prawda? Prze-
przejdziemy wszystkie te pomieszczenia, zobaczymy, gdzie możemy znaleźć coś. Oj, coś tu jest, ale części, klapki, to wszystko już nią jest niepotrzebne. Dobra. Pomalutku, po cichutku, obcy działa na dźwięk, nawet... Nawet dźwięk z detektora jest w stanie go przywabić do mnie, więc poczekamy sobie. Słuchajcie, jestem tutaj zaszczuty niesamowicie. Nie wiem, gdzie on się pojawi. Masa drzwi. Dobra, tutaj mniej więcej to się już składa w jedną całość. Ale tutaj można się strasznie zagubić. Pamiętacie tego typu gry jeszcze? Były takie kiedyś. Skrzynia opróżniona, nie można jej w ogóle wykorzystać. Ale jest tylko pomieszczenie do przejścia jakiegoś. Tutaj widzę, że nic się nie da zrobić. Dobra, zerkniemy sobie na detektor. Tu byliśmy. Higieny area. Apteczka pusta, nie ma nic. Okej, co tu leży? Amunicja. Kurczę, jedna sztuka, a wyglądała jakby leżała cała paczka, nie? Dobra, zerknę sobie teraz na to miejsce, bo my musimy dostać się do biura Lingarda. Na wprost. Centralnie byłoby to na wprost. Tam, gdzie jest obcy. No dobra, słuchajcie, możemy przejść tędy i tędy pewnie. O! Kuś. Ale się wystraszyłem. Finał. Robi się coraz ciężej. System tranzytowy Sewastopol to najszybsza metoda poruszania się między trzema głównymi wieżami. Dobra, ja widzę, w którym miejscu już jestem, także szybciutko to sobie przejdę. Okej. Okay. Dostęp do przewodów działa. Jak najbardziej. Okej. Okay. Tak, bo ja zapisałem sobie już po przejściu całej tej tutaj sekwencji. Już to słyszę. Hazard do nogi. Nie dał się. Nie posłuchał mnie. Dobrze, zakończymy sobie na dzisiaj. Niestety nie przeszło, muszę zrobić chwileczkę przerwy i spotkamy się ponownie w następnym odcinku w Ośrodku Medycznym San Escobar. Dziękuję bardzo.